meczowej konferencji prasowej po meczu 20 kolejki drugiej ligi z Kraczem Stachowa remisuje bezbramkowo z rezerwami Lecha Poznań. O głos poprosimy trenerów. Najpierw pan Rafał Latowski, trener Lecha. No mecz nie powalił nas na kolana. Myślę, że trener się zgodzi też z tym, że mało było w tym meczu jakości takiej grze ofensywnej. Nie stwarzaliśmy zbyt wielu sytuacji. To bardziej żal takiej piłki meczowej, którą mieliśmy w 90 minucie, Kasper Fiska mógł współwolejał bez show, bardziej cenny z 16 metra. No pewnie bylibyśmy szczęśliwi, a tak mecz zakończył się czwartym naszym kolejnym remisem. Co tak, no jakoś tak chwały nam na pewno nie przynosi, ale patrząc na to, co się działo w czasie rundy, patrząc na to, jak wystartowaliśmy w tym sezonie, na to, że to jest pierwszy w ogóle w historii etap pracy drużyny rezerw na tym szczeblu w lidze centralnej, to z drugiej strony musimy sobie powiedzieć też, że jesteśmy nad skrączem Stachowa, jakbym patrzył sobie. I to dzisiaj był mecz, jak rozmawialiśmy z Pawłem przed meczem, za tak zwane 6 punktów, kto by wygrał, byłby nad, gdyby Skra wygrała dzisiaj z nami, to byłaby nad nami w tabeli, a tak tą zimę możemy śmiało przepracować, będąc ponad tą czerwoną strefą, czyli strefą spadkową. Dużo pracy przed nami, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, o grę w ofensywie, ale na pewno zrobiliśmy bardzo duży postęp, okrzepiliśmy w tych rozgrywkach i to jest jakiś taki fajny element optymistyczny. Hibernujemy się na okres świąteczny, mieliśmy w wakacje tylko 2 tygodnie wolnego, bo czas między 3. ligą a startem 2. tylko na tyle pozwoli, w związku z tym w przyszły tydzień mamy badania fizjologiczne, będziemy robić różne testy itd., itd. Później odpoczywamy od siebie i z pełnym entuzjazmem wracamy na początku stycznia. Dziękuję bardzo. Teraz ten gospodarzy Paweł Ściepa. Rzeczywiście w tym meczu było bardzo mało sytuacji strzeleckich, takich klarownych sytuacji strzeleckich, szczególnie w pierwszej połowie, w której no, oba zespoły grały głównie w środkowej strefie boiska. Natomiast no, druga połowa myślę, że lepsza w naszym wykonaniu, no i stworzyliśmy sobie lepsze sytuacje i może nie klarowne, ale gdzieś tam cały czas było gorąco w polu karnym Lecha. No i brakło nam troszeczkę kropki na i. W końcówce nam szczęście dopisało, bo Lech miał bardzo dobrą sytuację w 90 minucie, nie wykorzystali jej. Efekt tego jest taki, że mecz kończy się wynikiem 0-0. No, szkoda, bo liczyliśmy na 3 punkty dzisiaj, które pozwoliły nam opuścić strefę spadkową. No, ale nie udało się. Tylko tyle mogę powiedzieć. Chciałbym jeszcze pogratulować zespołowi za ten tydzień, bo graliśmy 3 mecze co 2 dni i wytrzymaliśmy fizycznie bardzo dobrze te mecze, co pokazała druga połowa w meczu z Lechem. No i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłą rundę, w której będziemy grali jeszcze lepiej. Dziękuję. Ktoś z Państwa ma pytania? Jeżeli nie ma pytań, to ja sobie pozwolę. Pytanie do trenera drużyny gości. O tą końcówkę spotkania, bo takie było wrażenie, że Lech no, mocno się bronił, zadowolił tym jednym punktem. Nie, no tak to zgadza. Skala tego zmusiła. Zmiany, które zrobiliśmy, były ofensywne. Chcieliśmy wygrać, bo też wiedzieliśmy, że nasza wygrana dzisiaj oddali nas od bezpośredniego przeciwnika, czyli od Skry, ale no, na tyle nam Skra pozwoliła w drugiej połowie. Nie, remis nie braliśmy w ciemno w meczu, na pewno nie. A ta piłka meczowa tego zawodnika, szkoda, że to ładnie półwalej, to można było się lepiej złożyć. Ale z drugiego, czy nie umiesz, nie możesz wygrać, to chociaż nie przegrać. I frajerski mecze przegrywaliśmy wcześniej, bo przy remisach atakowaliśmy na furach, chcieliśmy wygrywać, a przeciwnik nas karcił w końcówkach. Tak? To dzisiaj mimo, że jakieś zagrożenie rzeczywiście ze strony w polu karnym było, to nie było jakiejś takiej super klarownej sytuacji do tego, żeby byśmy chwalili dzisiaj bramkarza, że super nam wybronił mecz, albo ganili napastnika gospodarzy za to, że coś tam zmarnował. Szumieli, dochodzili do sytuacji, ale zawsze gotowaliśmy tak, że okej, dla nas. Dla nas okej. Jeszcze do trenera Pawła króciutkie pytanie, czy trener się zgodzi, że dzisiaj tych sytuacji dla Skry zdecydowanie więcej niż wygrany w meczu z Legionowym? No tak, zdecydowanie. No, też przed meczem wiedzieliśmy, że to będzie mecz bardziej piłkarski, gdzie przyjedzie zespół dobrze poukładany, o niezłym potencjale indywidualnym zawodników i będą chcieli grać w piłkę. I to dzisiaj na boisku było widać. No, mecz dość mocno zamknięty, dobrze zorganizowany taktycznie i stąd 0-0. Natomiast no, gdzieś piłkarsko na pewno był to mecz na dużo, dużo wyższym poziomie niż mecz legionowy. Tylko tyle mogę powiedzieć.
porównując te dwa spotkania. Jeśli nic więcej nie ma pytań, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bezpiecznego powrotu. Ale na końcu się. Dziękujemy.